Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Konopny Web. Dzisiaj pokażę wam moje ulubione szoty po 5 miesiącach testowania szotów konopnych. Także zaczynajmy! Odlecieć i mnie wszystko gdzie. Na dzisiaj wybrałem wam 6 różnych szotów z 6 różnych serii, jakie do tej pory testowałem. A będę testował jeszcze więcej serii. Są nowości. Dzisiaj opowiem wam, które do mnie przez te 5 miesięcy przemówiły najbardziej, które pod kątem smakowym, pod kątem działania, dodawania do różnych potraw, robienia z nimi różnych ciekawych rzeczy, które mi najbardziej pasują. Powiem wam też, jak ja je dawkowałem przez ten czas, bo wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że nauczyłem się dawkować te szoty konopne. No i przejdziemy sobie do takiego jakby podsumowania, także lecimy. Na początek szot, który jest dla mnie mega, oczywiście mega debeściakiem, i jest to szot konopny hemp shot mango Cannabis Boys. On ma 320 mg naturalnych fitoskładników tutaj w butelce zawartych. Co do smaku, nie znam lepszego. Dla mnie naprawdę mango jest na pierwszym miejscu. Tutaj to mango jest właśnie z rodziny szotów takich, które możemy sobie dodawać do drineczków, robić z nimi jakieś różne ciekawe drinki. Czy to bezalkoholowe, czy też alkoholowe. Ja też robiłem tutaj na kanale odcinek z szotami alkoholowo-konopnymi. Możecie zobaczyć go sobie o tutaj. Używałem tam innych szotów, natomiast mango dla mnie w każdej postaci, czy to w postaci Hemp Medicam, czy Cannabis Boys, jest totalną petardą. Drugi szot, który również jest bardzo ciekawy, to mimo, że jest niby najsłabszy, bo ma 40 mg fitoskładników na butelkę i jest chyba najtańszym shotem właśnie spośród tych wszystkich, które tutaj dzisiaj przedstawiamy. Jest to Cannabis Supplement Chill and Relax od Hemp Medicam o smaku ananasowym. Taka to buteleczka. Mi najbardziej przypadła do gustu do podlewania jakichś potraw, na przykład właśnie jagodzianek, pancake'ów. I co jest ciekawe, taki niby najsłabszy shot, a na mnie działa bardzo często tak jak jeden z mocniejszych. Nie wiem, czy to za sprawą ananasa. Podejrzewam, że może tak. Dlatego jest to dla mnie naprawdę unikat. Kolejny shot, o którym warto wspomnieć, to Hemp Shot, też Cannabis Boys Gelato. Gelato, on ma 420 mg naturalnych substancji. Jest on o smaku takiej polewki lodowej, dlatego idealnie właśnie nadaje się do pancake'ów, co już też sprawdzałem. Też możecie sobie zobaczyć, o tutaj, robiłem 5 różnych potraw, między innymi właśnie z użyciem shotów konopnych. Także smak bardzo, bardzo słodki, działanie też mocne na tyle, ile jest tu napisane, to tak dobrze to działa. Tutaj najmocniejszy shot, Hemp Shot Amnesia, też Cannabis Boys, również zawierający 20 porcji. O taki. I powiem wam, że naprawdę jest mega mocny. Jak go najbardziej lubię sobie pić? Po prostu wlewam sobie do miarki, która tutaj się znajduje u góry, 5 ml i dla mnie naprawdę wystarczy. No czasem 10. Czasem 10 sobie wypiję, ale już wiem, jak on na mnie działa, także ze spokojem mogę sobie tyle wypić. Ja już testowałem dużo, no wiem, na co mnie stać, na co stać mój organizm. Ale wam zalecam dawki producenta. Zaraz do tego przejdziemy. Kolejny shot z rodziny shotów na sen, czyli sleep shotów. I jest to taki shot, sleep shot forte, czyli ten mocniejszy, bo są dwa. Jeden jest 160 mg, który zawiera fitoskładników na butelkę, a ten zawiera 320. Również z tych dwóch na mnie mocniej działa i też dawałem innym też osobom do spróbowania sobie tego shota na sen. I mimo, że osoby, którym dawałem, które przyjmują olejki CBD również na sen, to jednak mówią, że sleep shot forte działa na nich najmocniej i że mają sen nieprzerwany i bardzo spokojny. Także tutaj nie tylko moje potwierdzenie, ale także innych osób, które już ten shot próbowały. No i ostatni shot to jest nowość. Nowość, którą też pokazałem ostatnio w filmie właśnie z Hemp Shotem Gelato, gdzie testowałem, możecie go zobaczyć sobie od tutaj. No to jest shot Extreme Cannabis Recovery After Sport. I to jest taki shot łagodny, ale on jest dla sportowców po prostu. Tak jak nazwa wskazuje, after. Bardzo, bardzo ciekawy smak. Smakuje jak NIM2, takie cukierki. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, bardzo tak
suplementacyjnie smakuje. Myślę, że spokojnie w jakichś sklepach sportowych takie szoty mogłyby się znaleźć. Do tej pory widziałem te szoty w sklepach stacjonarnych konopnych i niedługo się do takiego jednego sklepu pierwszego udamy. Także to również jest bardzo ciekawe. Trzeba by sprawdzić, jak działa przy uprawianiu różnych sportów, a ja niedługo zaczynam chodzić na basen, także będziemy to testować. Teraz krótka informacja o tym, jak je dawkować. Producent informuje, zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia to 5 ml raz dziennie. Produkt zawiera 20 porcji. Produkt należy przechować w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu. Więcej informacji znajdziecie na stronie producenta i każdej butelce. To była krótka informacja o tym, jak dawkować te szoty względem właśnie producenta, który stworzył te szoty i radzę się do tego Wam stosować, do tych zaleceń, bo naprawdę jeśli ktoś coś wymyślił i jest tak napisane, to należy się do tego stosować, a nie przekraczać. Te szoty zaczynają działać gdzieś tak około 40 minut po wypiciu, na mnie, jak i na inne osoby, z tego właśnie co słyszałem, tak samo. Natomiast jeżeli sobie zjecie coś przedtem lub zaraz po wypiciu, coś tłustego, to ładowanie tego szotu się przyspieszy i to już właśnie obserwowałem na kilku przypadkach, także również Wy możecie to spróbować, sprawdzić. Jeżeli ta dawka, która jest tutaj powiedziana, czyli 5 ml będzie dla Was za mała, a czasami może być, bo przy tych słabszych szotach to jednak te słabsze szoty są nawet do 10 razy słabsze niż te najmocniejsze, no to możecie pewnie sobie spróbować trochę więcej, jednak to myślę na Waszą odpowiedzialność próba picia większych ilości szotów. Ja zazwyczaj staram się stosować do tych zaleceń. Z racji tego, że ten kanał jest kanałem, gdzie testuję różne produkty, to zdarzało mi się wypić więcej i czasami sobie wypiję 10-12 ml, ale nie więcej. Nie więcej, bo nie ma sensu. Ja po prostu czuję działanie już od 5 ml, gdzieś do 12 to jest moje maksimum. Na koniec jeszcze taka krótka informacja. Jeżeli kogoś z Was zainteresowały te szoty, to możecie je nabyć w sklepie kanashop.eu. Link macie tutaj na dole w opisie filmu i z kodem konopnyweb macie te produkty o 15% taniej. Także to by było na tyle. Z każdym z tych tutaj shotów znajdziecie jakiś osobny film, gdzie omawiałem szczegółowo smaki, próbowałem te szoty, także zapraszam Was do tych odcinków. Właśnie każdy znajdzie, myślę, coś dla siebie. Ja po 5 miesiącach, jak widzicie, znalazłem, no i się tych shotów trzymam. Natomiast oczywiście będą jeszcze nowości, które się już niedługo na tym kanale tutaj pojawią. Także zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. A tymczasem ja spadam do montowania, Wy dajcie suba, jak tego jeszcze nie robicie i widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Także pozdrawiam, do usłyszenia, bless!